Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj ciekawostki. Otóż pokażę Wam, jak zbudowany jest stary dysk twardy HDD. Mam tutaj taki stary dysk twardy HDD, który upadł mi już parę razy i niestety nie działa, ale nie zamierzam go do niczego używać, bo nie jego prędkości były tragiczne. Jest to dysk wyjęty ze starego komputera stacjonarnego, który, jak mówiłem, już nie działa. I dzisiaj postaram wam go się rozkręcić i pokazać, co jest w środku. Bierzemy się do roboty. Ale musimy sobie rozkręcić nasz dysk twardy. Ten celu bierzemy śrubokręt odpowiedni. Taki powinien być dobry. I mamy tutaj tak, mamy tutaj trzy śrubki. Ja po prostu je sobie rozkręcę teraz. Takie malutkie śrubeczki. Mam nadzieję, że będę miał odpowiednie śrubokręty, ale takie powinny wystarczyć, że jeśli nie, to najwyżej rozkręcę śrubki, rozwielcę śrubki, bo nie mam innych śrubokrętów poza tymi. Ale i tak ten dysk jest niepotrzebny, więc tak. Jak widzisz, śrubki rozkręcone, na razie nasz dysk nie chce się rozkręcić, ponieważ tutaj wokół jest taka folia, która nam skleja ten, dlatego tą folię, co skleja nasz dysk, musimy sobie po prostu rozciąć. Uważając, żeby się przy tym nie zarżnąć. Pojawił się nieraz się takiego typu nożykiem zarżnąłem. Już niewiele nam zostało. Kurde tam. Ta kamera mi przeszkadza. Ostatnia ścianka. Ale nie chce się to ciąć wcale. Kurczaki, szlak by to trafił, no. Ciężko jest to rozebrać, bo on, ten dysk jest tutaj, jak widzicie, poklejony. Jak go rozebrać? Czekajcie. Tu jeszcze. Tu jest sklejony. Nie, tu już jest rozklejony. Tu jeszcze zostało go rozkleić. Czekajcie. Dobra, dysk rozklejony. I teraz możemy sobie zdjąć górę. Coś nie chcę jeszcze puścić. A, ja wiem, chyba tu pod spodem musi być śrubka pod elektronik. A, tutaj mamy jeszcze jedną śrubkę. Pod promą gwarancyjną najprawdopodobniej. Gdzieś musi być jeszcze śrubka. Czekajcie, wytniemy sobie ten, tutaj ten plastik, bo gdzieś jeszcze musi być na pewno śrubka. A nie, tutaj nic nie trzyma, tylko tutaj coś jeszcze trzyma. Tu coś jeszcze trzyma i właśnie nie wiem co. Już prawie jesteśmy w środku. Ja wiem, jeszcze trzeba. No nie, trzeba jeszcze odkręcić elektronikę. Bo najprawdopodobniej pod elektroniką znajdują się jeszcze śrubki. Więc rozkręcimy sobie elektronikę. Oj, dupcia. Śruba zniszczona. I teraz jej nie odkręcę pewnie.
to będziemy najwyżej rwać. Bo to chodzi o to, żeby się tylko dosadł do środka. Nie, tam śrubka już jest uwalona i się kręci w miejscu. Tylko że trzeba to zrobić na siłę. Aż pójdzie. Tutaj mam jeszcze jakieś takie te. Czekajcie, czekajcie. Weźmiemy sobie bita. Nie, to nie będzie pasowało. Dobra, wyrwiemy sobie to. No i tak by się prezentowała. Urwałem, bo jedna śrubka tutaj nie działa, ale to jest elektronika. Tutaj znajduje się wszystko, co jest odpowiedzialne za sterowanie naszym dyskiem. Czyli tutaj mamy złącze do podłączenia komputera oraz zasilania. I teraz musielibyśmy się dostać jakoś do środka. Jak to zrobić? Nie widzę tutaj. Tutaj mamy taką gąbkę takiego typu, która nam tutaj zabezpieczała elektronikę. Jak to teraz rozkręcić? Bo coś jeszcze tutaj trzyma niestety. O, teraz poszła. Wcześniej nie chciała iść. Ale dobra. Teraz może pójdzie. Coś jeszcze tutaj trzyma na pewno. Tylko co tu jeszcze może trzymać? Tu jest jakaś mikrośrubka. Coś tu jeszcze trzyma, że nie jesteśmy w stanie tego dysku rozkręcić. I to najprawdopodobniej trzyma. A ja nie mam tak małego śrubokręcika niestety. Nie spodziewałem się, że będzie to tak ciężko rozkręcić. Jeszcze mam tutaj drugi taki śrubokręcik. O. Może tym pójdzie. No nie, nie pójdzie. To jest zanitowane, to jest tutaj w ogóle. To jest zanitowane. Ja nie wiem, jak mam to otworzyć. Czekajcie, pomęczę się z tym i widzimy się, jak Dobra, mamy już. Odnalazłem śrubkę. Śrubka znajduje się w tym miejscu. I po jej odkręceniu, tylko wezmę, bo zabieram ten bałagan. Po jej odkręceniu powinniśmy móc się już dostać do środka. Czekajcie. Nie ten śrubokręt. I jesteśmy już prawie w środku. No i tak. I tak, tak się prezentuje dysk twardy w środku. Tu jest talerz, on jest tutaj zarysowany, nie wiem dlaczego. No i tak, co my mamy w środku takiego dysku? W tym miejscu znajduje się podłączenie do elektroniki. No i tak. W tym miejscu mamy głowicę. To jest głowica, która jest zaczepiona na magnesach. Tutaj się znajdują magnesy neodymowe. To jest to talerz. Jest to sam talerz dysku, który spróbujemy sobie teraz odkręcić. Nie wiem, czy to tak łatwo pójdzie. Nie będzie łatwo tego odkręcić, bo... Nie, spróbujemy to odkręcić. Nie, tam za mocno śrubki są już zmęczone, ale tak się prezentuje talerz. Tu jest głowica. To jest głowica. I ona po prostu ruszając się po tym talerzu... Po prostu odczytuje dane z tego talerza. Oczywiście jak otworzymy taki dysk, to już go później nie zamkniemy, bo on po prostu nie będzie działać. Ale on się prezentuje w taki sposób. Tu dysk się składa z kilku części. Jedną częścią jest elektronika, drugą częścią jest głowica, magnesy i są talerze. To jest dysk akurat jednotalerzowy, bo zdarzają się takie...
co mają jeden na drugim więcej talerzy. No, więc to było na tyle. Tak się prezentuje dysk z HDD w środku. Ja się będę z Wami żegnał. Do zobaczenia. Cześć.